na początku się trzeba tego nauczyć, a później to już same ręce robią, tak? Ja na przykład widzę kolejny przypadek, te dwa, one są już fajnie połączone, wiem, że muszę być tutaj z tym. Ja już nie myślę o tym, ja wiem, że to się nie da. Ręce mi to robią same. Kolejne, wiem, że tu brakuje, na przykład widzę teraz kątem oka, że to jest ułożone. I brakuje mi tutaj tego narożnika, ale ten narożnik mam tu. To ja sobie to brakuje go tutaj, to jest taka dziurka. Tą dziurką podjeżdżam tu, wkładam ten i wracam tą dziurką. I teraz te dwa ostatnie, no to jest taki klasyczny przypadek, że trzeba podjechać tym tutaj, żeby się zgodziło, połączyć parę, bo to się właśnie łączy w takie pary i taką parę włożyć tutaj na miejsce. Kolejne, no i jak mam dwie trzecie ułożone, to zostaje mi ostatnia warstwa. Kolejna sprawa to jest, teraz chcę mieć całą warstwę. I teraz tu mam różne wzory z tych żółtych naklejek. I takich wzorów jest 57. I tyle właśnie algorytmów umiem, żeby ułożyć to wszystko jednoetapowo. No i to jest na przykład tak i to po prostu wiem, że tu trzeba zrobić coś takiego. I jest żółty. I kolejna sprawa, to w tym momencie mogę mieć 21 przypadków jakby wykończenia tej kości do końca. No i tu na przykład zostały mi trzy krawędzie, to jest coś takiego.